Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Zapraszam was na co ja dupie. Nie tak, pomyliłem kwestię moją początkową. Dobra, halo, halo, witam jeszcze raz. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Jak ja to miałem robić? Czekajcie, to sobie wyłączę, bo tu. Hop, dobra. Zaprezentuję wam dzisiaj nowego boka, jakim jest ten oto tu ludek, taki, który sobie wesoło skacze, taki z buszu tutaj, nazywa się Apłasz, tak się powinno wymawiać, ale o rany boskie, aż to dziwnie przez język przechodzi. Także jest to mag o bardzo potężnym burście. Przyciszę sobie troszkę grę. Okej. O bardzo potężnym burście. Przedni mecz nim zagrałem i największy damage zrobiłem. Także wezmę sobie trójkę. Jego pasyw działa mniej więcej tak, że kiedy rzucimy trójkę albo jedynkę, zostawiamy na ziemię takie ciała, kiedy jak je podniesiemy, to się wyleczymy troszkę. Hop. A dwójką możemy je wysadzać. No, czyli jedynka mniej więcej. To jest coś takiego, że rzucamy te ciała do przodu. O, mam mirrora. Rzucamy te ciała do przodu i one tak sobie właśnie, kiedy uderzą, one wybuchają. Znaczy tak, nie wybuchają, tylko tak zostawiają trochę damage'u. Trójka to jest takie coś właśnie, co leci, rzucam trochę korpsem i... O, woli, woli, woli. I zostawiam damage overtime, czyli dot zakładam. Już wziął dwójkę właśnie, czyli wysadza te korpsy, czyli te ciała. Korps to jest ciało po angielsku. Oczywiście ma umarł, zmarłe. Dobra. Jeśli ten... No to mi nic nie robi, jak widzicie, ta dwójka, bo w połączeniu... ta dwójka to jest wysadzenie tych ciał, ale w samym... bez ciała, jeśli ona nie ma ciała na sobie, czyli jeśli nie wysadzicie... Jeśli wysadzicie same... O, patrz, zrobię tak. Nie wysadziłem nic, tam nie było ciała w środku, to nie ma żadnego damage'u. Musicie mieć tam ciało w środku, bo jeśli nie macie tam ciała w środku, to ty nie zrobisz żadnego damage'u. Dopiero... Tu. On, jak widzicie, sobie pod wieżą. Spróbuję go skombić. Red blood, nice. Widzicie, on teraz połączył to z ciałem. No i... Bardzo często powtarzam słowo ciało teraz, zauważyłem. Hop, jeden, dwa, combo jest. I mamy już, jak widzicie, lepszy push. Także na nim to jest combo 3, 1, 2, myślę. Także i popatrzcie. Teraz musicie tak bardziej wyczuć to, żeby zachować, żeby czas. Oszczędzić czasu w teamfightach. O, oczywiście ciało zbijamy. O, nie trafiłem. No, tego boga też trzeba wyczuć. W poprzednim meczu już miałem killa w tej minucie, już się cofałem do bazy. Ale ta scyla tamta była słaba bardzo. Hop. Felix, kurwełe! No, kapa. Dostałem ganka. To był właśnie mój ult. Taki... taka fala właśnie takich duchów, która leci przez całą linię i... Zakłada slowa co 7% i stakuje się 8 razy, czyli ten slow stakuje się 7 razy? Coś dziwne, tu OP mi się wydaje, ale... No, zobaczymy. A, jedną podkę sobie wezmę. Dobra, zabił ich tam dwóch na tym midzie. Atos, nie ma źle. Czy gra nie jest za cicho? Może być za cicho, dlatego troszkę sobie podgłośnimy. Idę tu im pomóc. Pieprze wave'a. Shit. Kurwa, jeszcze nie trafiłem, nie? Zdupcam, zdupcam. Straciłem całego wave'a, przedupcam to.
sprawdzić na lewo, czy nie są midcampy. No nie ma już. Obelix właśnie z nich je zrobiła. Wrzucamy korpsa. Missing middle. Kurwa mać, za późno. Długo w smite'a nie grałem. Idę, idę. Nie trafił jedynką, please! Mamy ją. Dobra, zaczynam od Talona, żeby mieć raz większy burst, bo to jest burst mage, tak jak powiedziałem, ma duży bardzo burst. Potem sobie wezmę budki oczywiście, też na burst. Nie będę go stakował. Nie cofam się. Okej. Okay. Ten Ymir mnie wyzywa, bo ten, bo... bo chciałbyś mida też, a ja mu kolnąłem szybciej. Od razu mnie w lobby zaczął wyzywać. Okej, idziemy po reda. Poprzedni mecz o wiele lepiej mi poszedł, 2-0 wtedy. Ale cóż, właśnie tak sobie myślę, a nie będę pierwszego meczu nagrywał, bo będę lamił, nie? Bo ten zawsze pierwszy mecz, jeszcze nic nie będę wiedział o postaci, nie? No. A wykarowałem mecz. A teraz pójdzie jak zwykle chujowo. Jeszcze mnie przegram. Dobra, teraz maksuję jedynkę, żeby więcej korpsów było. Żeby więcej oczywiście tych... no, ciało wylatywało, nie? Dobra, szybciej chcę to zbić, bo już tu, Ablix już tu idzie, widzę. Redik szybko robimy, no niestety wave'a ten. Musiałem opuścić, bo Thanatos mi nie zrobił tego reda. No i co, chciałem wziąć go. Ja powinienem zostać na wave i czekać, aż on mi go zrobi, no ale chuj, chcę go mieć już. Już całego wave'a straciłem. W poprzednim meczu w ogóle achievementy 2 dostałem. W ogóle ta trójka też kiedyś stunuje, ale jeszcze nie... Jeszcze się nie skapłem kiedy ta trójka stunuje. Czasem ona stunuje, czasem nie. Jedynka też slowuje, widzę. Gdzie dopiero drugi mecz tą postacią gram. Dobra. Cofamy pobudki. Gdzie buty? Tu. Dobra. Teraz mam wrażenie za to, że gra się nagrywa za głośno. Dobra, coś czuję, że to będzie wyrównany mecz. Na razie idzie równo. Herbatka. O, trafiłem go wreszcie. Widzieliście jak kurde burst? Widzieliście to? Połowę HP mu zbiłem kombem. On go tak trafiał cały czas. On mnie trafił tylko dwójką teraz. Zbijamy mu ciało. Hardy mam, dobra.
Ten Ingram ma w ogóle nick Alvaro. Ja pierdolę, jak to. Falling back. Nie zgankować prawo, dobra, jak się tak proszę. Może tam coś ugramy. O kurde, wardy mają. Retreat! Retreat! Cześć. Który skacze? Ja mam money, fuck my life, dobra, zrób co. To, że ty chociaż wygrał u nas. No, duo u nas daje dupy, niestety. Shibal 1-5, ja pierdolę. W poprzedniej grze też był jakiś Shibal. W przeciwnej drużynie oczywiście, nie u mnie. Który też 1-7 był. Master chyba, no. I'm your master! No. Robimy, nie ma. Żol. This way is breathing. Jezu, coś mi tam piszczy na polu. Cały czas. Kurwa! Szpic przede wszystkim. Miał bić za to, bym przeżył. Co ten Shiba robi? Prawie by zabił. Jakby bazowym jednym trafił, to by zabił, patrz. Poison trafił. Znaczy poison dobił. Raz biorę Spear of the Magus. A potem jeśli gra będzie jeszcze, to biorę Gem of Isolation. Bo Gem of Isolation ja pierdzielę, zrobi z niego takiego twardego. Będę twardszy o wiele i no, te slowy przede wszystkim, o rany boski, o rany boski. Żałuję, że nie nagrywałem tylko poprzedniego meczu. Tam były takie playsy. Double kill. You rock. Killing spree. Quiet. Die for your master. Widzicie, ta dwójka w ogóle nie robi damage'u bez korpusów. Czy bez ciał. Wytupcaj, majster. Kurwa. Killing spree. Hop, no i elegancko. Niestety nafidowali. Na duo. Co to jest? Aha, teraz ma 75 staków. Łapka, ja się patrzę, kurwa. Niemy się troszku z korpsów. Halo, gdzie mój korps? Żol.
Boli. Ale ona ma damage! Ja kurwa sole! Zabijesz ją, proszę, ściana? Nie idzie mi ten mecz strasznie, w poprzednim meczu sobie zabijałem przynajmniej coś. To Wix zrobi. Ale mocny ten Bóg jest. Ale ten Bóg jest dobry. Z tego co widzę. Tylko po prostu jestem lewy i nie umiem im grać. Idę myślę teraz zrobić towera do końca. Dobra, zrobili go za mnie. Redix może będzie? Musiał mi go ściągnąć, już był martwy. Idę tam Reda, puszczę tego. Ulta, żeby jakiś damage robił. Dobra, teraz Thanatos może go ściągnąć przed stop. Dobrze, ładnie. Asysta wpadła, zajebiście, Goldix jest. Teraz to musiał paść oczywiście, ten Achpuch jak tam ciśnie, on 4 trzyma. Ten Achpuch tam się sztakuje. Popatrz. Nie mam damage'u niestety. Tankuj to, szefie. Oh shit. Aha, Alvaro, zajebisty jesteś, Alvaro. Boże święty. Nice job, Alvaro, my friend. No, wiedziałem, że ten teraz ten. Że ten Achuk teraz wbije top damage tym ultem. Ten ult w teamfightach jest prześwietny na takie właśnie obiektywy jak Gold Fury czy Fire Giant. Wbijasz się, robisz taki damage i sprawiasz, że przeciwnicy muszą uciekać. Varo, varo od mojego Reda. O, skusłem mu pętę! O kurwa, skusłem mu pętę niechcąco, nie wiedziałem, że robi pętę. Jakbym tak, to bym mu zostawił. No! Ale... czemu się poddali teraz? Żol, ja bym sobie jeszcze pograł. Nic nie pokazałem w tym meczu. No, anyway. Nagrało się, co było do nagrania. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału, zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania, udzielania się w komentarzach. Powiedzcie, co byście chcieli zobaczyć następnego. Niestety nie mam gemów, także nie nagrywam teraz skinów, nie nagrywam nic, bo już w zeszłym miesiącu nie kupowałem gemów, także te wszystkie skiny, które oglądaliście w poprzednim
poprzednich materiałach ostatnio, czyli Bellona, czyli ten Shibalang, czyli ten inne takie skiny, które były ostatnio, to były zagemy z IEMA, które wygrałem. Także skiny raczej się już nie będą pojawiać, także planuję jakieś inne serie. Chyba już mam plan co do na następnej. Więc trzymajcie się. O, patrzcie, achievementy wam jeszcze pokażę. Social. Nie social. Profile. Tu macie profile. Tu dajecie sobie. Tu macie gablotkę achievementów. Możecie sobie dać top achievement, jakie chcecie. Ja daję sobie takie. Tu mam. To jest. Jaki achievement? Chwila. Te moje. Tu mam wszystkie achievementy, jakie mam, nie? Bo to tak ścina. Dałem sobie. Czemu nie mogę zobaczyć? Nieważne. W każdym razie tu jest za ileś tam skinów odblokowanych. Tu jest Tower Killer chyba. Mniejsza z tym. Tu macie wszystkie swoje kille, czyli tu mam jeden pentakill, 28 kwadra i tak dalej, chyba nie muszę tłumaczyć. Tu macie mecze jakie zagrane, Conquest, Complete Arena, 3v3, Siege, czyli bardzo fajne, nie musicie przynajmniej na przykład wchodzić na stronkę teraz, żeby kogoś sprawdzić. Też bardzo fajna opcja. Objektywy, czyli miniony, Feniksy, Tower Kille, Siege, o nie mam Siege zagrane, żadnego, bo Siege nie gram. Jako jedyna stąd opcja. Tutaj Revenge, a co to jest? Jakaś nowa rzecz. Aha, Tower Dive'y, czyli tu macie special, że na przykład jak kogoś zdajwujecie pod Towera, pod Feniksa, jak stealniecie na przykład Fire Giant'a, ja tu mam jedno na przykład, jeśli tutaj macie Award to Killing Fire Giant or Gold Fury. Aha, jeśli na przykład jeśli na przykład przeciwnicy robią ponad 50% Fire Giant'a albo Golda, a wy podejdziecie i stealniecie jednym, nie Hogiem, to się liczy, na przykład nie stealniecie Hogiem, tylko sztylniecie na przykład bazowym albo jakimś skillem, prawda? To ja mam jedno tutaj. Revenge. To jest osiągnięcie, jeśli zabijecie Boga, który ostatnio was zabił. O, takie różne tu macie, nie będę wam teraz wszystkiego tu tłumaczył, to możecie sobie zobaczyć. I tu macie wszystkie achievementy dostępne w grze, nie? Tu możecie sobie pooglądać. Bardzo fajne rzeczy, myślę, że teraz będzie co do robienia w Smite. Tu mam Collection Progress, ja tu niby mam wszystko, oprócz 33 wardów niby nie mam w grze odblokowanych z kolekcji, ale to nie jest prawda, ja wielu skinów nie mam teraz. Ostatnio. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału. Jeszcze raz mówię, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie i tak dalej. Trzymajcie, do zobaczenia. Hoplay!